Siemanko, w tym filmie powiem Ci o Cadence, najlepszym darmowym motywie do WordPressa. A tak naprawdę to nie można powiedzieć, że coś jest najlepsze albo najgorsze, ponieważ w WordPressie akurat wieloma drogami możemy osiągnąć konkretne cele. Jeśli chodzi o tworzenie stron internetowych, to można zbudować taką stronę na jakimś page builderze, na przykład Elementor albo Divi. Można to zrobić na jakimś świetnym motywie, jak właśnie Cadence, a można to po prostu napisać motyw od zera pod siebie i uważać, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo wtedy mamy tylko te opcje, których naprawdę potrzebujemy. Ja jestem zdania, że warto korzystać z dobrej pracy doświadczonych deweloperów, dlatego bardzo lubię Cadence i chcę Ci o nim troszkę opowiedzieć i się nie rozgadać. Jeszcze a propos nazewnictwa szablon motyw, to być może gdzieś jest w opisie albo gdzieś napisane, że najlepszy darmowy szablon czy coś takiego, to pewnie ze względu na to, że szablon darmowy ma 4 razy więcej wyszukiwań niż motyw, bo ludzie nie ogarniają, co to jest szablon, a co to motyw. Więc tak by the way, no to właśnie motyw to jest ta cała funkcjonalność i ta cała skórka taka, tak jakby. A szablon to jest na przykład wygląd konkretnej podstrony, może być szablon wpisów, w których są wpisy o książkach, a inny szablon wpisu, w którym mówimy o jakichś danych filmach, nie? Ale to tak na marginesie i by the way. Jeśli chodzi o Cadence, no to ja postanowiłem sobie, że będę robił strony dla klientów właśnie na Cadence i wymyśliłem to chyba około roku temu, że tylko i wyłącznie z tego motywu będę korzystał. W każdym razie pobierałem już ten motyw w momencie, gdy on jeszcze nie był w repozytorium WordPressa, bo od wersji 0.1 do wersji 1 to cały czas aktualizacje miały miejsce co kilka dni, tak jak to ma teraz miejsce. Miały miejsce. No czaj, że często aktualizują po prostu ten motyw, a potem po prostu wrzucili do repo i ja korzystam z wersji Pro tego motywu i tak w ogóle to będę robił na ten temat też szkolenie, bo mógłbym gadać o tym godzinami, więc pomyślałem sobie, że zrobię kurs, który będzie w oparciu właśnie o Gutenberga i Cadence, więc jeśli on już jest albo jest jakaś przedsprzedaż czy coś takiego, to link jest w opisie, a zawsze możesz być po prostu na mojej liście i dowiedzieć się o tym kurcie, no i innych ciekawych rzeczach, bo właśnie dzielę się wiedzą z zakresu o biznesie na WordPressie po prostu, nie? Więc jedziemy z konkretami. Ja mam takiego WP ziomka tutaj sobie zainstalowanego, taki motyw, który zresetuję teraz przy Tobie, żeby Ci pokazać po prostu w praktyce, żeby dużo nie gadać, nie? A przy okazji będę sobie opowiadał anegdotki jak to ja, jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale, no to witam i dziękuję za cierpliwość, a jeśli znasz mój kanał, to wiesz, że czasem lubię się rozgadać na jakieś tematy. Tutaj specjalnie nie aktualizowałem wtyczek, żeby Ci to pokazać. Google Tag Manager, no to właśnie też robię taki darmowy kurs mailowy. To wszystko się w momencie nagrywania tego filmu tworzy. I tam omawiałem implementację nietypową Google Analytics, bo właśnie przez Tag Managera i dlatego ta wtyczka jest tutaj użyta. Gutenberg, no to mówiłem o wtyczce Gutenberg i o jej zajebistych ocenach. No i chciałbym Ci pokazać Cadence Blog właśnie z rodziny Cadence, ale to nie w tym filmie. I tylko tutaj Ci pokażę, jak właśnie to często rozwijają. Tutaj mamy changelog, czyli po polsku rejestr zmian. I na przykład taka była ciekawostka, że coś zmienili 7 grudnia, ale coś tam jeszcze nie hulało i następna aktualizacja była już dzień później, więc cały czas tam grupa deweloperów nad tym pracuje i bardzo mi się to podoba. Ja zresetuję w ogóle swojego WordPressa po to, żeby mieć początkową instalację. Jest do tego taka wtyczka, która się nazywa WP Reset po prostu, nie? Więc przy okazji dowiadujesz się o takiej wtyczce i okej, dobrze, to ja bym chciał tutaj to otworzyć i zresetować tego WordPressa. Ja bym nie chciał tego wszystkiego zrobić. Dobrze, mam reset. A, żeby w ogóle, żebyś nie czuł, czy nie czuła się zagubiona i nie czekała, aż skończę anegdotkę, tylko chciał zobaczyć konkretny dział,
to możesz zerknąć sobie na dole jest spis treści, nie? I tam wszystko postarałem się uporządkować. Dobra, zobaczmy, jak wygląda mój wpziomek.pl, czyli mój wpziomek. A, brak pasujących szablonów. O, fajnie. Więc klikamy w motywy i możemy w zasadzie ten włączyć, cadence. Żeby go dodać, po prostu trzeba kliknąć dodaj motyw i w tym momencie po dodaniu pokazuje nam się, że możemy aktywować ciekawą opcję, czyli już gotowe templatki. Więc my tak zrobimy. Sobie aktywujemy taką wtyczkę po to, żeby Ci pokazać konkretne rzeczy. Ja mam zapamiętane rzeczy w bazie danych, dlatego mi się sam wybrał Gutenberg, ale przed tym możesz sobie wybrać, czy Gutenberg, czy Elementor. Oczywiście Gutenberg, bo Elementor, kurczę, żeby tutaj nie pojechać po Elementorze, bym nie chciał, bo dużo ludzi używa Elementora i jest z niego zadowolonych. Ja też widziałem strony, które są w miarę szybkie na Elementorze, ale mówiąc dyplomatycznie, generuje dużo niepoprawnego, w ogóle dużo kodu, nie tyle niepoprawnego, co kodu, i musi się wczytać jeszcze Elementor oprócz natywnego Gutenberga. Stąd właśnie my tutaj uczymy się na Gutenbergu, aczkolwiek nie wykluczam w ogóle jakichś tutoriali o Elementorze, bo ostatnio miałem taką ciekawą, znaczy często mam takie ciekawe dyskusje, po co coś klikać w Gutenbergu, jak można w łatwy sposób to zrobić w Elementorze. No więc tutaj też można to w łatwy sposób zrobić, a nagroda, że jest trochę trudniej niż w Elementorze, bo faktycznie jest, jest taka, że mamy bardzo dobre wyniki we wszystkich narzędziach Google'a do mierzenia prędkości witryny po prostu, nie? No i to są właśnie te moje anegdotki, nie? Tutaj możemy sobie pobrać właśnie jakiś wygląd startowy. Tych wyglądów jest w ogóle coraz więcej, no bo oni również to mocno rozwijają, no bo tak wygląda trochę rynek, nie? Że dużo ludzi potrzebuje już jak najwięcej gotowców i sobie z gotowców chce coś sklejać. No i w sumie nic dziwnego. Ja też tak kiedyś myślałem, że będę robił dla klientów strony z gotowców i będzie dużo łatwiej i szybciej, bo tylko pozmieniam treść trochę pod klienta, ale to tak niestety nie działa. Z tego względu, że w momencie, gdy robimy indywidualną usługę, to musi być wszystko dokładnie przeszyte na miarę, więc doszedłem do wniosku, że szybciej mi zrobić za każdym razem stronę od nowa. No i właśnie w tym kursie, co mi chodzi po głowie, mam już rozpisane to wszystko i tak będziemy działać od samych podstaw, nie? Właśnie będziemy budować stronę w Gutenbergu i w Cadence. Dobra, ja biorę mojego pana, znaczy mojego pana Artura, bo już go kiedyś gdzieś pokazywałem w tutorialach. No i teraz mamy tutaj wymagane pluginy Cadence Blocks, o którym będę mówił w jednym z kolejnych filmów. I to, co możemy tutaj zrobić, to zmieniać kolorystykę całej strony. Ale przejdę do tego za chwilę i pokażę Ci, gdzie te kolory zmienić, ponieważ możesz sobie ustawić po prostu kolory Twojej marki i się nich trzymać. A tutaj możemy na przykład pary fontów zrobić, które będą występowały. Nie wiem, dlaczego mi się ten pan na obrazku nie pokazuje, ale mam nadzieję, że... Ale mam nadzieję, że... No zaraz będzie go widać, a jak nie, to też się nic nie stanie. Tutaj w ogóle sprytny zapis na newsletter. To już możesz się uczyć budować lejki marketingowe. Jeśli coś komuś dajesz, za darmo na przykład, to zobacz, jak ciężko to pominąć. Ja musiałem za pierwszym razem chwilę pomyśleć. Kurde, to ja muszę się zapisywać. Dopiero tutaj mam takie małe skip. No ale może dla nich to jest fajna opcja na budowanie listy mailingowej. No i tak na tej liście jestem, ponieważ jestem klientem. I akurat czytam z przyjemnością to, co oni wymyślają. No dobra, wszystko się udało. Poprzednim razem miałem jakiegoś delikatnego errora i nie mogłem zobaczyć mojej strony z tego względu, że nie miałem aktualnych wtyczek. Znaczy, tak mi się wydaje, ponieważ zaktualizowałem wszystkie wtyczki i jest wszystko ok. Więc ja po prostu wyciąłem ten kawałek filmu, żeby Tobie już nie zużywać czasu. No jest pan ze zdjęciem i wszystko jest na stronie. No ale dobra, to każdy tutorial pokazuje, jak importować stronę i mogę nazwać ten tutorial, jak zrobić stronę w 10 minut. Tylko jaka jest właśnie przewaga już wersji darmowej nad pozostałymi? No to
Myślę, że tutaj jest bardzo dużo opcji w dostosuj. Na przykład moim ulubionym motywem jest motyw od Elementora, który tutaj ma chyba jedną czy dwie linijki i można dodać custom CSS i coś tam i nic więcej nie ma. Tu powinno być napisane w Elementorze w Hello Team. To jest taki motyw, żebyś kupił wersję Pro. To mnie śmieszy zawsze. Natomiast tutaj w połączeniu z Cadence Block jest bardzo dużo opcji, ale dzisiaj skupiamy się na motywie, a w następnym filmie będę mówił właśnie o Cadence Block. No i tutaj mamy już bardzo dużo opcji pod każdym z tych linków. Gdy klikniemy General, to możemy tutaj naprawdę bardzo dużo zmieniać w tym motywie. Żeby pokazać Ci to nieco szybciej, to przejdę do Cadence, wygląd Cadence, tutaj sobie to klikamy. I tutaj mamy właśnie globalne kolory. To jest bardzo fajna opcja, którą Ci zaraz pokażę. Zmiana, no logo i favicon. Favicon to jest, a tu nie widać na OBS-ie. To jest to logo koło nazwy witryny, koło tytułu, jak masz otwartą przeglądarkę. Typografia, czyli właśnie jakie masz fonty. Header można zmieniać w wersji darmowej już sporo w headerze i sporo można też zmieniać w samym wyglądzie strony, czy to szerokości, czy to jeśli chodzi o tło, a także w footerze. Bardzo często widzę na tutorialach, że jedyną opcją, żeby zmienić header i footer, czyli nagłówek i stopkę, jest to, żeby zainstalować dodatkową wtyczkę. No i z Cadence nam takie problemy odchodzą i nie występują. Jeśli chodzi o Pro, no dobra, to nie będę nic mówił o Pro, bo to ma być o darmowej wersji, więc o Pro będzie później po prostu. I teraz chciałbym Ci pokazać właśnie te na przykład kolory i można tu się dostać albo tędy dostosuj, albo customize, czyli to też znaczy dostosuj. I tutaj mamy właśnie te palety kolorów i możesz sobie ustawić, a wręcz wskazane jest to, żebyś ustawił te kolory. Z tego względu, że to też często widzę w ogóle na tutorialach, na przykład elementorowych, no bo Elementor daje możliwość zmiany praktycznie każdej części strony na dowolny kolor, dowolny font. No i potem widać takie różne kwiatki w internetach, że ta strona po prostu nie jest spójna. A dobrą praktyką budowania strony internetowej jest to, żeby miała 2, 3, 4 dominujące kolory lub ich odcienie i żeby one występowały zawsze i żeby po prostu były globalne. Czyli na przykład tutaj jest ustawione to w palecie i tak jest i koniec. Nie zmieniamy pojedynczych elementów, pomimo że w Cadence Block też można te elementy pojedyncze zmieniać, natomiast najczęściej nie ma takiej potrzeby. Też zrobiłem tutorial, który jest akurat dostępny w kursie. Nie wiem jeszcze, czy będzie publiczny, o tym, jak dodawać CSS, i tam też mówię o tym, żeby kolory były ustawione globalnie, bo w momencie, gdy chcemy coś zmienić, albo na przykład, gdy pokazujemy stronę klientowi, klient mówi: a może to jednak, żeby nie było niebieskie, tylko czerwone. Oczywiście to jest abstrakcyjna sytuacja, no bo przeważnie poruszamy się w jakichś kolorach, ale może tak być, że chcemy gdzieś coś zmienić, albo po prostu mamy jakiś delikatny rebranding. No to w tym momencie zmieniamy tutaj kolor dominujący na czerwony. I mamy czerwony. Jeśli chodzi o tę paletę, to możemy w ogóle mieć ustawione trzy palety i na przykład prowadzimy portal jakiś newsowy i ktoś umrze niestety i chcemy zrobić żałobę, klikamy inną paletę i na przykład same ciemne kolory wtedy występują, nie? Jeśli chodzi tutaj o tą paletę, to tak Ci pokrótce mówię, to są dwa kolory, które są akcentami, czyli na przykład pochowę, że jest ten niebieski. Potem kolejne kolory dotyczą tekstu. Tutaj można zaobserwować, że ten taki fioletowy jest tutaj, potem ten ciemniejszy i na przykład nagłówki wszystkie mają ten sam odcień, a potem są takie właśnie kolory, jeśli chodzi o background,
Jeśli chodzi o takie użycie na przykład na samych blokach. To najwięcej myślę, że pokażę w praktyce po prostu przy tworzeniu strony. Tutaj możemy oczywiście background całej strony zmienić, a także linki. Tutaj mamy wszędzie batony, nie mamy linków, widzę. Ale chodzi o to, że po prostu link po najechaniu ma inny kolor. O, tu będzie. Czyli na hoverze ma inny kolor. I jak widzisz, w ogóle wszędzie pokazują nam się te prostokąty. No i dlatego możemy właśnie wszystko w fajny sposób edytować. Więc możemy również edytować header. I tu jest w ogóle super kilka opcji. Między innymi podoba mi się to, że możemy znowu sticky header, też nie każdy motyw oferuje od razu, natomiast tu już jest w darmowej wersji i możemy zadecydować, co podąża za nami. O co chodzi w ogóle ze sticky headerem? Chodzi o to, że jak lecimy na dół, to menu leci razem z nami. No i tutaj mamy jeszcze do tego różne opcje, jak na przykład inne logo w momencie, gdy zaczynamy scrollować w dół. To jest fajne wtedy, kiedy tutaj mamy jakieś wysokie logo, a chcemy jechać na dół i to ma nam się zmniejszyć, czyli ma być po prostu bardziej płaskie, żeby zajmować mniej ekranu, bo po prostu to ładnie wtedy wygląda. To możemy użyć właśnie innego logo. No i tak jak widzisz, tu jest naprawdę bardzo dużo opcji i omawiania na kilka godzin, bo możemy dodać tutaj jakieś social ikonki, ale podążać może tylko główne menu. To Ci mogę akurat szybko pokazać. Więc tutaj sobie klikam dodaj. A w ogóle mogę zmienić wygląd tego. Jeśli chodzi o... Albo nie, najpierw dodam wtedy. Więc klikam dodaj i tutaj mogę na przykład sociale dodać. I nie wiem, jakie sociale tu są ustawione, a są jakieś trzy, więc są te sociale. No one nie wyglądają najlepiej, nie ostylowane, no ale trudno. Można dodać oczywiście, znaczy nie oczywiście, ale w ogóle napis, no co jest akurat w tym przypadku bez sensu. Jeśli chodzi o design, to mogę zrobić od razu takie, o, już troszkę ładniej wygląda, nie? A jeszcze nic nie napisaliśmy w CSS-ie. Możemy zmienić kolorki. Gdzieś jeszcze w socialach można było zmienić na kolor brandu. Czyli jak Instagram, to będzie logo Instagrama takie w oryginalnych kolorach. No i teraz mamy to sticky, że tylko mamy główny, a na dół nam nie idą social ikony, nie? To są w headerze opcje darmowe. Jeśli kupimy wersję Pro, to mamy tych opcji jeszcze więcej, ale możemy dodać na przykład przycisk Call to Action. To jest taki baton też. Znaczy to jest, mówiąc wprost, baton. Czyli tutaj kliknąłem sobie albo tutaj i możemy znowu ten przycisk sobie zmieniać. Otworzyć w nowej karcie. Możemy oznaczyć, czy to jest atrybut, że link jest sponsorowany, ale to już temat bardziej SEO-owy. I tutaj możemy też, znowu, mamy globalne kolory domyślnie, natomiast możemy to zmienić na swoje kolory. To jest to, co mówiłem przed chwilą, że w każdej chwili możemy zmieniać dowolną część strony, tylko pytanie, co to nam da w kontekście tego, że będziemy coś zmieniać później. Więc tych opcji tutaj jest naprawdę sporo. Nie znam tak naprawdę nikogo, komu poleciłem Cadence i on powiedział, nie, to jest do dupy motyw, ja go nie będę używał albo używał. Jeśli chodzi o mobile, to możemy zupełnie inaczej poukładać to oczywiście na telefonie, więc tutaj sobie możemy sprawdzić, jak to będzie wyglądało na tablecie i na telefonie. I tutaj nam się automatycznie przełącza, jeśli mamy desktop. To tyle, jeśli chodzi o header. Postaram Ci się jeszcze pokazać footer, bo tu jest dużo opcji, czyli stopkę. Tu akurat ten footer całkiem spoko wygląda. Można oczywiście go oddzielić całkiem innym kolorem. I można go podzielić na kilka różnych boxów. Tu akurat mam 3, ale mogę kliknąć 4. No teraz popsuję trochę wygląd chyba.
I tutaj można go w ten sposób podzielić. Natomiast, jak wiesz lub nie, w WordPressie od niedawna, od paru tygodni są nowe widgety. Czyli możemy dodać tutaj do footera widget i tutaj z tego widgetu zbudować sobie kolejne bloki. Więc tak naprawdę możemy tutaj mieć coś napisane. O, właśnie, to są blokowe widgety. Dobra, rozumiem, fajnie. I możemy tutaj dodać blok i coś sobie napisać. To dobra, niech będzie podstawowe akapit. Kurczę, popsułem. Dobra, mam napisane lorem ipsum, no i spoko, nie? I wszystko jest ok, tu mam napisane lorem ipsum. Natomiast oprócz tego, że możemy tutaj to wszystko edytować po kolei i każdą z tych poszczególnych linijek, nie wiem jak row przetłumaczyć, czyli top, middle i bottom, to jeszcze możemy dodać kolejne widgety tutaj. O co chodzi z tymi widgetami? Już Ci pokazuję. Tu opublikuję i tu mam sobie tego lorem ipsum. Nie pamiętam, który to był widget. Pierwszy, drugi, ale to za chwilę zobaczę. I tu mamy taki widget. I to wszystko, ja cały czas mówię tylko o Cadence i o wbudowanych opcjach WordPressowych, nie? Więc to jest właśnie to, że warto znać WordPressa, ponieważ daje dużo możliwości już sama jego znajomość i często widzę, że osoby pytają o wtyczki do rzeczy, które są już wbudowane w WordPressie. I tu mamy te widgety do footera i tu mamy to nasze lorem ipsum, a możemy to zbudować tu w ten sposób i możemy zrobić row layout i tutaj już Cadence Block, to będę o tym mówił w innym filmie i możemy na przykład kolejne dwie kolumny albo możemy w ogóle skorzystać z gotowych designów. To będzie komicznie wyglądało i źle, ale pokażę Ci tylko, że jest taka możliwość i że naprawdę jest duża możliwość, jeśli chodzi o kustomizację tego. Zobacz, tu to jeszcze w miarę wygląda, ale tam będzie takie malutkie i nie będzie to wyglądało dobrze, więc teraz zobaczmy, jak wygląda strona. Ja sobie tutaj przeciągnę. No i mamy na czerwono, bo sobie zmieniliśmy. No i w tym momencie to jest to, co dodałem tutaj, więc no nie wygląda to dobrze i rozpycha wszystko, ale chodzi o to, że każdy element tam można dodać, więc w momencie, gdy to sobie usuniemy, możemy po prostu dodać coś takiego, że napiszemy sobie lorem ipsum tu i tu. I niby nam zabrakło kolumn tam, ale tu jest lewa. I tutaj sobie napiszemy prawa. Ale tak w ogóle tego akapitu nie powinno się używać, bo to jest domyślny gutenbergowy. I zobacz, taką jeszcze ciekawostkę tylko jedną powiem. To jest domyślny gutenbergowy akapit. No i zobacz, ile on ma tutaj opcji do zmiany. No niedużo, możesz kolor zmienić i inicjał, ale zobacz właśnie heading. I to są nagłówki. Jeśli kumasz trochę SEO, no to jest ważne pod SEO, ale tu też jest paragraf, więc dodaje się tak naprawdę na początku niby nagłówek, ale to jest potem paragraf i tu już masz dużo więcej opcji, jeśli chodzi o kolory. Możesz to wyrównać tekst do środka, do lewej, do prawej. No możemy środek napisać, może to nam wydzielić pod spodem. OK. I zobacz, co tu się dzieje po prawej stronie. To jest właśnie Cadence Block, że masz bardzo dużo opcji do każdego po kolei. No do każdej po prostu pierdołki na stronie, nie? Stąd ta moja zajawka po prostu na kurs. Okej, nagrywa się, bo tak się rozkręcam, ale widzę, że jest wszystko okej. Więc klikam jeszcze raz aktualizuj. No i to jest właśnie ten footer. I klikam Ctrl F5.
No i mam lewa, prawa, środek. Oczywiście to można było tu bardziej dać do prawej, ale generalnie chodzi o to, że raz, dwa, trzy, cztery, ale tak naprawdę jeszcze dwa, nie? Znowu jest morze możliwości, a to jest tylko footer. No i jeszcze nie powiedziałem o opcjach, jakie są na danej stronie. Kurczę, teraz tak zajarzyłem, że nie sprawdzam podglądu, bo na drugim monitorze podgląd i ostatnio robiłem coś o CSS-ie i wszystko pisałem w dolnym prawym rogu. O, właśnie teraz tu robię myszką i nie widzę, że robię za tym, jak tu jestem ja. I mam nadzieję, że nic nie zasłoniłem. A jak zasłoniłem, to pisz. Ja też to będę oglądał, więc zobaczę i gdzieś tam się postaram dać w opisie. Tak jak w tym CSS-ie, to reguły CSS po prostu nakleję na film. Koniec anegdotki. I lecimy dalej. Pokażę Ci jeszcze kolejne opcje. Cadence. Kolejną opcją Cadence jest, cały czas mówimy w ogóle o darmowym motywie, który ktoś tam kiedyś zrobił i możemy używać. Znaczy cały czas robi i ulepsza. No logo i favicon. Favicon to jest ta ikonka koło nazwy strony. No i tutaj można kilka wariantów, znaczy koło nazwy strony u góry, tutaj akurat u mnie nie widać przy nagrywaniu, ale może być title, czyli tytuł, jeśli chcemy, tu możemy napisać jaki tytuł, możemy to na dole, to naprawdę w skrajnych przypadkach chyba tylko się przydaje, bo przeważnie jest konkretne logo, a jeśli ma logo jakiś napis, to on jest już w grafice, więc ja przeważnie używam tego. Jeśli mamy duże logo albo w SVG, takie rekomenduję Ci dodawać, to możemy też zmieniać jego maksymalną szerokość. No i tutaj znowu mamy design, czyli w tym momencie możemy sobie zrobić akurat w tym designie paddingi. Jeśli tutaj potrzebujemy, żeby było więcej, tak będzie lepiej teraz widać, to robimy. To jest zawsze tak. Góra, prawa, dół, lewa, nie? Tak jest w CSS-ie po prostu. Top, right, bottom, left. Więc tutaj, jak będziemy sobie zwiększać, to tak jak mówiłem, zwiększa się z prawej strony padding, a jak będziemy na dole, to na dole, ale to wygląda pedalsko, nie? Bo jest nierówno z menu. Więc niech będzie jak było. A jakbym chciał, żeby mi się skasowały moje te rzeczy, które zmieniałem, to klikamy tak, nie? Więc nie klikamy opublikuj, tylko krzyżyk. Pokażę Ci jeszcze tylko dzisiaj, pokażę Ci jeszcze ikonki, nie ikonki, tylko fonty i możemy jeszcze page layout zmieniać, ale to też jest bardzo dużo opcji, więc to taki potraktujmy ten film jako wstęp do Cadence w ogóle. No i tutaj mamy base font, czyli ten podstawowy, który jest wszędzie używany, no i też font, który jest w nagłówkach i w każdym nagłówku może być inny, co nie jest rekomendowane, ale możliwe. Jeśli napisane mamy inherit, to po prostu bierze ten font z tego, który mamy ustawiony, no tutaj. Więc tu w momencie, gdy sobie zmienimy na jakiś taki, no to wszystko nam się zmienia na stronie. Możemy sobie base'a ustawić na Open Sansa. No i to wszystko tutaj może być widoczne. Tak jak widzisz, tutaj jest style, czyli pobiera nam się grubość. Pamiętaj, nigdy nie rób tego, że jest pogrubiony jakiś font i ty robisz tam B pogrub, tylko tutaj się ustawia grubość fontu. No i też size. Więc tak, żeby się czytało dobrze, to takie 17, nawet 18 już jest modne, więc pamiętaj, żeby dobrze to też wyglądało na telefonach, no bo dużo osób korzysta z telefonów na Twojej stronie, ale to wynika z Google Analytics, że ruch zależy od branży, ale już od około 60-65%, nawet 70% tak się zaczyna, to jest ruch mobile, nie? W niektórych branżach nawet do 95-98%. Także akurat w poziomkowej branży to jest fajnie, że wszyscy jeszcze są na kompach, bo każdy buduje te strony raczej na komputerze. No jak patrzę w Google Analytics, to dużo osób przychodzi z Google'a na przykład na komputerze.
To pozdrawiam wszystkie osoby, które YouTube'a też oglądają na komputerze, tak jak ja. To jeśli chodzi o czcionki, o fonty, czyli o czcionki. Znaczy font i czcionka to nie jest to samo, tak w ogóle graficy mówią. Więc nie chciałbym tutaj niepoprawnej nomenklatury wprowadzać, ale pokażę Ci jeszcze page layout. Pozwól, że od razu kliknę tędy. Musimy stąd wyjść i kliknąć właśnie page layout i tutaj mamy, to w ogóle w każdej podstronie znowu osobno można to zmienić i tutaj możemy mieć z sidebarem tą stronę albo nie na full width, tylko na przykład tak i na żywo, jeśli coś robimy w customizerze, to nam się to pokazuje. No akurat w tym przypadku nic się nie zmieniło tutaj. Na pewno zmieni się wygląd bloga, więc pokażę Ci blog post i teraz masz single post layout i archiwum. Archiwum w WordPressie to w ogóle są wszystkie widoki kategorii, wszystkie widoki wyszukiwania. To wynika z hierarchii i z tego, jak są rozłożone pliki WordPressa. No ale to nie temat na teraz znowu, nie? Pokażę Ci, jak na przykład zmienić wygląd. No właśnie tego. Ok, czyli pokazuje nam się tytuł, a nie chcemy na przykład, żeby się pokazywał tytuł. No i wtedy znika blok. Tu wszystkie te zmiany dotyczą tytułu. Jeśli chcemy widok zmieniać bloga, no to wtedy w tym momencie, tutaj będzie trochę wężej, zdaje się. Jest troszkę wężej. Możemy też na przykład już na poziomie bloga mieć sidebar, nie? I tutaj na przykład ostatnie wpisy, albo zapisz je do newslettera i tak dalej. Mi się podoba Unboxed, bo nie ma takiego shadow, takiego cienia, a tutaj z Boxed to jest taki cień. Oczywiście możemy też wpływać na to, jak to wygląda, czyli może tych kolumn być na przykład, mogą być te trzy kolumny, nie muszą być dwie. Natomiast w ogóle wygląd tej podstrony też możemy jeszcze pozmieniać w innym miejscu. To, co jeszcze można tutaj zrobić, to na przykład usunąć, no może title to było bez sensu, ale kategorie. I teraz znika nam to biznes tutaj. Możemy usunąć, możemy rozszerzyć to. Możemy usunąć obrazek, co nie jest do końca pożądane, ale możemy też zmienić jego proporcje i żeby był na przykład taki dziwny. I teraz jest taki dziwny. To wszystko zależy od tego, co tam sobie życzymy, żeby się wyświetlało. Natomiast można w ogóle zbudować na Cadence Block i tak moduł, taki z bloku, który pokazuje wszystkie wpisy blokowania. To, co jeszcze można tutaj zmienić, to na przykład można wywalić z meta rzeczy. Albo można zmienić zamiast kropeczki, czy będzie myślnik. Ale ja bym po prostu usunął i nic nie widać dzięki temu. I tylko jest tak, i read more. Read more można gdzieś zmienić, bo tak, można tutaj. Albo nie jestem pewien, czy to było tutaj. Można, czytaj więcej. Kurczę, nie da rady po polsku pisać. Ja nie wierzę. 17, ja copywriterem to taki za szybkim bym nie był, nie? Okej, okay, i to myślę, jestem, cały czas się nagrywam. Myślę, że to na razie tyle i tak dosyć wiedzy Ci przekazałem. Nie będę jeszcze więcej Ci przekazywał. Jeśli chodzi o kurs, to będzie skondensowana forma. Nie będę tak opowiadał bardzo jak tutaj, tylko po prostu w praktyce pokazywał na danej konkretnej podstronie, bo będziemy stronę dla klientki mojej robić. Umówiłem się już z nią, że czy mogę ją pokazać na kursie. Mówi, że spoko, więc fajnie, będziemy takie zlecenie normalne robić i bardzo fajnie, mega pozytywnie. No i mam nadzieję, że jesteś ze mną i zostaniesz ze mną. Wbijaj do grupy i subskrybuj ten kanał. Do miłego zobaczenia. Hejka.